Mrówka Brzozów wraz z Fundacją Pomocy Dzieciom imienia Stanisława Bieńczak kolejny już raz zorganizowała Dzień Dziecka. W sobotę 4 czerwca świętowali nie tylko najmłodsi. Tego dnia 11 urodziny obchodził także market budowlany Mrówka. Na wszystkich klientów czekały atrakcyjne produkty w jubileuszowych cenach. Tak akcję podsumowuje właściciel Mrówki Andrzej Bieńczak. Właśnie w sobotę mieliśmy bardzo piękne święto, wielki Dzień Dziecka, ale też 11 urodziny Mrówki. Gościliśmy wiele dzieci, wielu klientów, były bardzo atrakcyjne ceny na niektóre towary, tylko właśnie w tym okresie. Chcę tylko powiedzieć, że niektóre utrzymamy nadal, te właśnie ceny promocyjne, mimo że miały obowiązywać tylko w jednym dniu, utrzymamy je nadal, dlatego że zrobiliśmy duże zapasy. Także jeszcze jest okazja zakupienia tych towarów po tych cenach promocyjnych, które obowiązywały w sobotę. Na wiele towarów. Ich było tak naprawdę 121, ale to też można kupować dalej, jest tych dobrych cenach, które obowiązywały. W każdym razie dziękuję Państwu bardzo za udział w tej naszej przepięknej imprezie, a Mrówka się dalej poleca i pamiętajcie Państwo, że jest to przyjazny market, robimy wszystko, żeby klient tutaj się czuł najlepiej i żeby był najważniejszy. Temu będziemy hołdowali także nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Zapraszamy bardzo serdecznie do przyjaznego marketu Mrówka. Bardzo dziękuję. Fundacja Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak od lat pomaga najmłodszym. Organizuje i przekazuje pomoc rzeczową dla ubogich, wielodzietnych rodzin, wspiera naukę, rozwój, wypoczynek, funduje nagrody, stypendia, organizuje wyjazdy rekreacyjne, edukacyjne, a także imprezy takie jak sobotni Dzień Dziecka. Organizujemy sporo imprez dla dzieci. Jedną z nich jest Dzień Dziecka, organizowany od wielu lat, natomiast po raz drugi odbywa się on w Brzozowie przed firmą Eleo Budmax i Mrówką. Poprzednie edycje to były Dni Dziecka wyjazdowe, ale stwierdziliśmy, że mamy tutaj dużo możliwości, możemy się również tutaj pięknie bawić, w związku z tym tutaj. I piękna zabawa dla dzieci podopiecznych fundacji, dzieci pracowników, dzieci ze środowiska. Cieszymy się bardzo, że możemy dzieciakom dać trochę zabawy, radości, frajdy. W sobotnie popołudnie na dzieci czekało szereg atrakcji. Ręczne formowanie naczyń z gliny, pokazy cyrkowe, konkursy z nagrodami czy zawody strzeleckie. Tego dnia najmłodsi nie mogli narzekać na nudę.